koszty energii wzrastają, wzrastać będą. W ostatnich latach w gminie Masłów dość dużo inicjatyw powstało, które pozwalają gminie rozwinąć się w kierunku kulturalnym, turystycznym. Natomiast troszeczkę mniej inicjatyw wspierających przedsiębiorczość. Stąd po apelu jednego z mieszkańców, jednego z przedsiębiorców z terenu gminy, który chciał uzyskać zwolnienie właśnie z podatku, taka inicjatywa ze strony Rady powstała, żeby się spotkać, przedyskutować z przedsiębiorcami, ewentualnie uchwalić uchwałę pozwalającą na obniżanie podatków od nieruchomości dla nowych przedsiębiorców, dla przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Dajemy w takim wypadku narzędzie wójtowi, które pozwala mu zwalniać z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy zakładają działalność gospodarczą, tworzą nowe miejsca pracy bądź inwestują środki na terenie gminy Masłów. Mam nadzieję, że to spotkanie pozwoli wypracować jakieś wspólne stanowisko, które będzie podstawą do projektu uchwały, które w późniejszym terminie po konsultacji jeszcze ze służbami wójta pozwoli przyjąć taką uchwałę przez Radę. Od nieruchomości. No i chciałbym, żebyśmy podyskutowali. To, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, to jest jak gdyby realizacja jednego z postulatów, który uważam już powinien dawno być wcielony w życie od wielu, wielu lat po to, żeby na terenie gminy przedsiębiorcy więcej inwestowali, była, aż tak powiem, taka bardziej przyjazna atmosfera dla inwestycji, ta atmosfera oczywiście w cudzysłowie. Ja myślę, że to dzisiejsze spotkanie jak gdyby przybliży samorządowcom, wójtowi wiele problemów, które mają przedsiębiorcy. Natomiast mówiąc o innych kwestiach związanych, takich pozapodatkowych, myślę, że tutaj na terenie gminy jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Myślę, że jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców będziemy tutaj postulować o jeszcze inne rzeczy, bo na pewno będą jeszcze dyskusje, będziemy chcieli, żeby były dyskusje przed opracowywaniem planu budżetu na przyszły rok w niektórych kwestiach związane również z prowadzeniem działalności gospodarczej. Cała procedura przyznania tego przywileju zwolnienia czy umorzenia przedsiębiorcy na terenie danej gminy polega na tym, że w pierwszej kolejności, zanim rozpocznie działalność takie przedsiębiorstwo, to już powinien on złożyć wniosek do gminy, że w perspektywie zwolnienia czy umorzenia go z podatku. Proszę Państwa, taki proces, jak Państwo wiecie, od pomysłu do przemysłu daleka droga, taki proces trwa w czasie. Tak według mojego rozeznania od pół do półtora roku czasu. I czy my nie jesteśmy już tutaj, proszę Państwa, spóźnieni w zakresie podjęcia tej inicjatywy, bo wiadomo, trwa rok budżetowy, jesteśmy właściwie niedaleko do połowy roku budżetowego 2012 i jeśli byśmy taką uchwałę podjęli oczywiście, to ona by miała, że tak powiem, moc sprawczą z początkiem roku 2013.